Dariusz Milejczak, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam gości przed telewizorem, witam gości zgromadzonych w studio na debacie Milestone Hero między nauką a biznesem, podczas której porozmawiamy o narzędziach IT wykorzystywanych w transferze wiedzy pomiędzy dwoma światami, światem nauki a światem biznesu, czyli przedsiębiorców i przedsiębiorstw w kontekście szans, ale będziemy też rozmawiać w kontekście barier i zagrożeń, współpracy i wymiany doświadczeń. Zaprezentujemy również platformę Milestone Hero, która ma ułatwić kontakt między tymi dwoma wspomnianymi już środowiskami. Chciałbym serdecznie powitać uczestników dzisiejszej debaty. Wiceprezes Investing, firmy, która przygotowała platformę Milestone Hero, Magdalenę Jackowską-Rejma. Dzień dobry. Dzień dobry. Panią profesor Marlenę Lębicz z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, członka grupy testującej platformę. Dzień dobry. Dzień dobry. Panią Annę Fedorczuk, przewodniczącą Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych. Dzień dobry. Profesora Wojciecha Celarego, kierownika Katedry Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego. Dzień dobry, witam serdecznie. Doktora Marka Miądowicza, dyrektora Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej. Dzień dobry, dzień witam dobry. Serdecznie. Doktora Łukasza Rogowskiego, socjologa internetu z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Dzień dobry. I Jarosława Nowaka, zastępca prezesa Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zanim przejdziemy do debaty, chciałbym Państwa gorąco zaprosić na sympozjum naukowe Milestone Hero, narzędzia IT między nauką a biznesem. Nazwa podobna, ale nie ta sama. To sympozjum będzie stanowić kontynuację dzisiejszej debaty. Odbędzie się 5 czerwca o godzinie 14 w budynku Concordia Design przy ulicy Zwierzynieckiej 3. Po tym oficjalnym wstępie myślę, że możemy rozpocząć debatę. Pretekstem naszego spotkania jest platforma internetowa Milestone Hero, która ma być bazą do współpracy, wymiany doświadczeń pomiędzy dwoma środowiskami. Z jednej strony mamy naukowców, z drugiej strony mamy biznes. Na początek panią prezes chciałbym poprosić o kilka słów wstępu. Czym jest ta platforma? Jaka w ogóle była geneza powstania tego projektu i do kogo jest skierowana? Choć tutaj już pośrednio odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie. Platforma Milestone Hero powstała, ponieważ od 11 lat Investing zajmuje się problemem, czy też działa w obszarze transferu technologii. I od 4 lat działamy również jako fundusz inwestycyjny, który inwestuje w projekty high-tech. I poszukujemy różnych narzędzi, które mogłyby nam naszą pracę ułatwić. Okazało się też, że są partnerzy i są osoby, które są żywo zainteresowane rozwojem takiego narzędzia i mogą w przyszłości z nami współpracować i mogą też między sobą współpracować, co zaowocuje ciekawymi projektami technologicznymi. Współpraca na początek. Platforma jest rozwijana, no nie jest zawieszona w próżni. Nie jest zawieszona. Prace trwają już od 2 lat. Miała swoje 3 wersje. Każda była diametralnie różna od poprzedniej, ale wydaje nam się, że ta będzie już ostateczna. Nie jest jeszcze kompletna i nie ma wszystkich narzędzi, które są w planie, ale pozwala już na swobodny kontakt, pozwala korzystać z ciekawych narzędzi, które umożliwiają pracę już na konkretnych projektach. To jeśli mówimy o korzystaniu z tych narzędzi, pani profesor, pani była członkiem, jest członkiem grupy testującej. Pewnie jako jedna z pierwszych osób w ogóle testowała, miała przyjemność wejść na stronę Milestone Hero i zobaczyć, jak ta platforma funkcjonuje. No właśnie, jak te testy wypadły, pani zdanie? Rzeczywiście byłam członkiem grupy testującej, tak, i nadal tę platformę testuję. I chciałam na początku zaznaczyć, że cel powstania tego narzędzia, jakim jest platforma w ramach projektu Internetowa Giełda Akademickiej Przedsiębiorczości, był jasno postawiony, a więc zwiększenie efektywności czy podniesienie efektywności współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Ale ja byłam świadomym testerem i w związku z tym miałam swoje ukryte cele, tak, i swoje oczekiwania, dokładnie 2 oczekiwania. Mianowicie pierwsze moje oczekiwanie dotyczyło tego, że liczyłam, że to narzędzie, tak, to narzędzie, ta platforma oferowana mi przez projekt firmy Investing nauczy mnie, może nie tyle nauczy, ale pokaże, co pokaże mi, wskaże myślenie przedsiębiorcze. To znaczy pokaże mi logikę myślenia przedsiębiorczego. Dlaczego było mi to potrzebne? Dlatego, że jako pracownik naukowy ja muszę nie tylko mieć pomysł na badania,
ale muszę również ten pomysł zamienić w projekt. I zdawałam sobie sprawę i zdaję sobie sprawę do dzisiaj, że dobrze napisany projekt, tak, no to jest projekt, który zdobędzie fundusze. Czyli to był taki pierwszy mój po prostu właśnie ukryty cel, ukryte oczekiwanie. Drugi, jak najbardziej, jak najbardziej. Zostałam między innymi członkiem komitetu zarządzającego dużego projektu finansowanego przez Unię Europejską. I drugi taki cel, takie oczekiwanie, ponieważ jako pracownik naukowy mam do czynienia na co dzień ze studentami, w związku z tym leżało mi na sercu dobro tych studentów i oczekiwałam od Platformy, że może to być doskonałe narzędzie takie edukacyjne, właśnie dydaktyczne do kształcenia kreatywności studentów, ale takiej kreatywności, która nie zakończy, która nie doprowadzi być może do tego, że student będzie zakładał w trakcie studiów czy po studiach swoją firmę, ale będzie potrafił, stosując to myślenie przedsiębiorcze i tę kreatywność, będzie potrafił właśnie nie tyle zdobywać wiedzę, co w przypadku uniwersytetu może jest mniej ważne, ale przede wszystkim ją po prostu odkrywać. I potem, kiedy znajdzie się poza murami uczelni, będzie potrafił właśnie, no, właśnie tworzyć tą własną po prostu firmę, będzie potrafił tę wiedzę swoją wykorzystać właśnie do utworzenia własnej firmy. I rzeczywiście te oczekiwania moje zostały po prostu spełnione. Jaki jest konkretny przykład, tak? Jedna z moich właśnie doktorantek otrzymała właśnie duże fundusze z Fundacji Nauki Polskiej właśnie na taki projekt praktyczny. I krótko mówiąc, ta platforma może być Pani zdaniem pomocna w nawiązywaniu kontaktów i dalej współpracy pomiędzy naukowcami a... Tak, uważam, że jak najbardziej, jak najbardziej. Panowie też zarejestrowaliście się, Pan profesor i Pan doktor. Jakie wstępne wrażenia? Pierwsze po samym zarejestrowaniu się. Trudno było w ogóle przebrnąć przez fazę rejestracyjną? Znaczy, sama rejestracja oczywiście nie jest problematyczna na poziomie wyłącznie obsługi, bo faktycznie platforma daje taką możliwość bardzo intuicyjnej obsługi i intuicyjnego poruszania się po poszczególnych opcjach. Natomiast ja z pewną taką trudnością się na samym poziomie korzystania z tej platformy spotkałem, jako przedstawiciel nauk humanistycznych czy nauk społecznych. Miałem bowiem wrażenie już na samym początku, gdzie należy zakwalifikować się do pewnej kategorii osób i kategorii tematycznej, z której będzie się korzystało, miałem problem z odnalezieniem się w tych kategoriach, mając wrażenie, być może błędne, i jeśli tak jest, to bardzo bym prosił, żeby może mnie wyprowadzić z tego błędu, że faktycznie platforma została pomyślana jako narzędzie, które jest przede wszystkim skierowane do nauk przyrodniczych i do nauk, no, szeroko rozumianych, inżynieryjnych. To za chwilę poproszę panią prezes o odpowiedź na te wątpliwości, ale jeszcze panie profesorze, pana bym prosił o kilka słów. Ja może trochę szerzej powiem. Nie chcę być złośliwy, ale mam wrażenie, że więcej mamy w Polsce takich platform niż innowatorów. Znaczy, bardzo dużo się tworzy takich narzędzi, które nie dotykają istoty problemu tak naprawdę, bo istotą problemu to jest zaufanie tego, kto ma pomysł, do tego, który ma pieniądze na wdrożenie tego pomysłu. To jest istota problemu. Jeśli mamy jakiegoś młodego człowieka, który dzięki jakiejś iluminacji, nazwijmy to, albo ciężkiej pracy, wszystko jedno, wpadł na jakiś bardzo dobry pomysł, i czuję, że ten pomysł może być przełożony na pieniądze, bo mówiąc o innowacyjności, mówimy o pieniądzach, tak? Także to celem biznesowym jest bardzo łatwo określić, mianowicie, no, biznes chce skomercjalizować i uzyskać zysk z danego pomysłu i tak dalej. No to kluczem, który jest, żeby w ogóle taka współpraca między nauką a biznesem, czyli tak naprawdę między konkretnym człowiekiem, który ma pomysł, a człowiekiem, który ma pieniądze, tak, inwestorem, tak, czy on jest reprezentowany przez fundusz, czy osobę prywatną, czy to nie ma żadnego znaczenia. Człowiek, który ma pieniądze i człowiek, który ma pomysł, oni się muszą spotkać. I momentem kluczowym do tego, żeby to między nimi doszło do czegokolwiek, tak, czyli żeby ten pomysł nie został na półce albo w głowie tego młodego człowieka i te pieniądze nie zostały w banku, tylko zostały przełożone na działalność gospodarczą, za którą idą wszystkie pozytywne skutki, to jest zaufanie tego młodego człowieka do tego człowieka z pieniędzmi. Bo on musi mu powiedzieć, na czym polega jego pomysł, tak?
A jeśli nie ma tego zaufania i ten drugi powie, ok, dziękuję ci bardzo uprzejmie za świetny pomysł, który mi powiedziałeś, tak, i na tym się nasze relacje kończą, a ja teraz pójdę do jakiejś firmy, z którą mam już od dawna wyrobione stosunki, powiem im, na czym to polega i my sobie to zrobimy bez ciebie, bo po co mamy ci tutaj płacić, no to na tym polega problem. I tego przez internet załatwić nie można. Pani prezes, jeden głos za, dwa głosy przeciw. To jest głos przeciw, to jest głos rozsądku, który pokazuje po prostu istotę problemu. Ja bym chciała się odnieść do tej wypowiedzi, bo ja co do zasady się zgadzam, że samej transakcji nie da się dokonać za pomocą internetu. I też nie jest naszą intencją, aby ta transakcja tam zachodziła. Chociaż mamy pomysły na crowdfunding, który częściowo dla niektórych przedsięwzięć sprawdza się jako sposób finansowania i może być właśnie w ten sposób kontraktowany. Ale co do zasady, my zajmujemy się projektami na bardzo wczesnym etapie rozwoju, gdzie bardzo często jeszcze nie potrzeba tych pieniędzy, jeszcze nie potrzeba tego kontaktu takiego wprost inwestor, przedsiębiorca, naukowiec. Bardzo często są to dopiero pomysły, które potrzebują wsparcia innych osób, które te pomysły muszą rozwinąć, wesprzeć ze swoim doświadczeniem czy umiejętnościami. I chcieliśmy stworzyć takie miejsce, w którym można zainicjować to spotkanie, ale również, czyli taki element społeczny, ale również, żeby dać narzędzia, które pozwolą rozwijać te pomysły, czyli właśnie możliwość wideokonsultacji, jakby bezpiecznych wideokonsultacji z zaufanymi, już wcześniej sprawdzonymi trenerami, coachami, praktykami biznesu, którzy mogą coś podpowiedzieć. Sam pomysł na początku nie jest zbyt wiele wart, dopóki nie idzie za tym zespół, nie idą za tym możliwości jego realizacji, determinacja i czas, który można na ten projekt poświęcić, a także partnerów, których się do tego projektu zdobędzie. W związku z tym wydaje się, że te elementy można na tej platformie zdobyć, zwłaszcza, że już obecnie na tej platformie jest ponad 2000 osób, z których każdy zgłosił swój projekt do jednego lub dwóch programów, które na tej platformie obecnie się toczą. Oczywiście później ten projekt jakby wyjdzie z tej platformy i zacznie żyć swoim własnym życiem w prawdziwym życiu. Natomiast innowatorzy mają tą swoją zaletę, że oni wynajdują i za chwilę wynajdą coś nowego i tych projektów zwykle mają więcej niż jeden. A tutaj sugestia pani prezes, też pana doktora, o tym, że platforma nie jest na przykład sprofilowana i skierowana do ludzi o humanistów, krótko mówiąc. Muszę przyjąć ten zarzut jakby z pełną odpowiedzialnością, że tak jest, że ona była z myślą właśnie do projektów inżynieryjnych, biotechnologicznych. To też wynika z zapotrzebowania regionu, które zidentyfikowaliśmy w badaniach. Popierają to jakby różnego rodzaju dokumenty, publikacje i inne niezależne badania. Natomiast a też faza testów trwa, tak? I rozumiem, że wszelkie uwagi przyjmujecie i tak, będziecie wdrażać, jakby unowocześniać. Narzędzie informatyczne zawsze musi być jakby rozwijane, inaczej umiera śmiercią naturalną. Natomiast jeśli chodzi, to nie jest tak, że my deprecjonujemy wagę zaangażowania właśnie nauk humanistycznych w projektach technologicznych, wręcz przeciwnie. Natomiast bardzo chcielibyśmy, żeby przedstawiciele jakby tych nauk znaleźli się na tej platformie, po to, że być może nie mieliby własnych projektów, ale mogliby być wsparciem, mogliby dołączyć do pewnych projektów, które na tej platformie wymagają i potrzebują takich kompetencji. Co dalej z platformą? Platforma ma jak na razie mamy wiele planów w związku z platformą, to znaczy stworzyliśmy kolejne narzędzia, które chcemy integrować do tej platformy, między innymi konwerter, czyli aplikacja do przygotowywania dokumentacji przedinwestycyjnych, w pewien sposób prowadząca naukowców, w jaki sposób przygotować taką dobrą, ciekawą
kompletną dokumentację, którą mógłby się zainteresować ktoś z pieniędzmi właśnie i z kapitałem, czy też firma, która mogłaby chcieć w tego rodzaju projekt zainwestować czy go kupić, a także takie poboczne aplikacje typu gra symulacyjna, która ma w pewien sposób nastroić użytkowników do chęci komunikowania się i rozpoczynania tej współpracy. Platforma ze wszystkimi wadami i zaletami stanowi, rozumiem, jedno z wielu narzędzi, które może umożliwić współpracę dwóch środowisk, które nas dziś interesują, czyli naukowców i środowiska biznesu. Panie profesorze, co jeszcze jest taką płaszczyzną współpracy? Oprócz tego typu platform, których, jak pan profesor słusznie zauważył, jest dużo na rynku. Znaczy, spróbujmy spojrzeć na to zagadnienie z drugiej strony. Bo bardzo często się proponuje, mamy młodego człowieka, który ma pomysł i chciałby coś z tym pomysłem zrobić, a jeszcze nie daj Boże to jest jakiś humanista albo socjolog, to on w ogóle jest zagubiony i nikt mu nie może pomóc i tak dalej. A spójrzmy na to, spójrmy na to od strony inwestora. Spójrzmy na to od strony inwestora, tak? Tu tacy ludzie nie są w Polsce zbyt liczni, w związku z tym my nie rozumujemy często w taki sposób. W krajach wysoko rozwiniętych tym inwestorem nie musi być jakiś milioner, tylko człowiek, który po prostu odkładał jakąś kwotę pieniędzy przez całe życie i ma pewien zgromadzony kapitał. I on teraz ma do wyboru tak, albo zainwestować te pieniądze w bezpieczne instrumenty typu lokata bankowa albo obligacje takie czy inne, byle nie greckie, prawda, i wtedy jest generalnie, no wie o jakim ryzyku mówi, ale jeśli ma tych pieniędzy trochę więcej, to jakąś część tego swojego kapitału jest gotowy poświęcić na zagadnienia ryzykowne. I taką działalnością ryzykowną to jest działalność innowacyjna, bo nikt nie ma z góry, prawda, gwarancji, że takie zainwestowanie prawdziwych pieniędzy, prawda, w projekt, który się opiera na pomyśle, tak, przyniesie zwrot pieniędzy na tym kapitale zainwestowanym. I teraz, żeby taka inwestycja funkcjonowała w normalnym świecie, no to do tego trzeba podejść profesjonalnie na określoną skalę. To trzeba mieć tyle tego kapitału, żeby zainwestować w 10 projektów, wiedząc, że udadzą się tylko dwa, tak, ale te dwa muszą sfinansować te wszystkie stracone pieniądze w te 8, które się nie udały. Teraz kluczem do zrozumienia, mamy młodego człowieka, który ma jakiś pomysł, tak? I on jest strasznie do tego pomysłu przywiązany, tak? I on oczywiście myśli, że cały świat się rzuci na to i tak dalej. Tam jest wiele etapów do tego, żeby rzeczywiście to zostało, prawda, zaakceptowane na świecie i przyniosło jakieś pieniądze biznesowe. Ale to po drugiej stronie jest właśnie ten cały, jeśli mówimy o innowacyjności, nie jako o działalności, powiedziałbym takiej, no, rodzaju rozrywki intelektualnej, tylko mówimy o działalności inwestycyjnej, czyli gospodarczej, tak? To po tej drugiej stronie musi być właśnie profesjonalny zespół, który szacuje ryzyko i buduje jak gdyby model nie w odniesieniu do jednego pomysłodawcy, tylko szeregu, tak? Portfel określonych projektów z efektem synergii, to znaczy ci sami ludzie wspierają tych 10, tak, a nie każdy ma innego, tak, i tak dalej. Tylko w takich warunkach można mieć przemysł, który jest oparty na innowacyjności, tak? I to jest to, czego w Polsce straszliwie brakuje. Działalność innowacyjna jest działalnością bardzo ryzykowną, rzeczywiście? To znaczy, no, z pewnością jest ryzykowna, tak jak pan profesor powiedział, no to tutaj nikt nie zagwarantuje jakiejś stopy zwrotu, nikt nie zagwarantuje po jakim czasie rzeczywiście, jeżeli mówimy o stopie zwrotu, ona się pojawi. Także pod tym względem dla inwestora, no z pewnością jest to jakieś tam ryzyko. Rzeczywiście trzeba sobie zdawać sprawę, że w Polsce zarówno tego dużego przemysłu jest stosunkowo mniej niż na przykład w Dolinie Krzemowej, tak? I tych inwestorów potencjalnych też jest mniej. W związku z tym, no, raczej ci inwestorzy też są skłonni, no, być bardziej ostrożnymi, bo nie do końca stać ich na to, żeby zainwestować pieniądze niewłaściwie, bo to mogłoby oznaczać koniec inwestowania w ich przypadku. Więc na pewno jest to temat w jakimś stopniu obarczony ryzykiem i pewno z tego wynika, no, cała ta sytuacja w Polsce, że rzeczywiście tego ruchu, tego przepływu informacji w obie strony między nauką a biznesem nie ma tak dużo, jakbyśmy sobie pewno wszyscy życzyli. A czy teza, że przez to nasz biznes jest mniej konkurencyjny niż ten z zachodu? Naturalnie. Ja cenię wysoko inicjatywy, które
został inicjatywę, którą podjął InvestIn, też zalogowałem się na platformie właśnie z ciekawości i po to, by sprawdzić użyteczność dla przedsiębiorców i pracodawców, których reprezentujemy. Jeżeli pan pyta o ryzyka, widzę trzy. Pierwsze to takie, że przedsiębiorcy jeszcze nie mają kultury inwestowania w nowoczesność. Podam przykład, kiedy pojawiają się fundusze unijne, zapraszamy do przyjrzenia się, co można zrobić na bazie funduszy unijnych. Okazuje się, że 99% to są projekty odtwórcze. Często za tym stoi motywacja, bo Kowalski dostał to, Janowak też potrzebuje, bo się gonimy ilością, bo składamy tylko, a nie wymyślamy jako gospodarka. To jest pierwsza sprawa, czyli nie mamy kultury i jesteśmy otwórczy, nie poszukujemy. Zwłaszcza ten dojrzały biznes, który ma swoje lata historii i pewne przyzwyczajenia. Młodzi przedsiębiorcy nie mają kierunkowskazów. Młodzi przedsiębiorcy stykają się z dużą niepewnością, bez kultury, bez doświadczenia w podejmowaniu decyzji w warunkach niepewności i to sprawia, że są bardzo zachowawczy. Młode biznesy nie rosną tak szybko i z uwagi na koniunkturę, i z uwagi na sytuację gospodarczą już mamy rynek wysoce nasycony, wysoce konkurencyjny, ale też z uwagi na to, że nie mamy wzorów, które można by naśladować. Jeżeli młodzi ludzie odnoszą sukces, to często jest wynikiem bardziej przypadku niż świadomej ścieżki, którą sobie zaplanowali i realizują z sukcesem. I trzecie ryzyko polega na tym, że inwestycja może być nietrafiona i pomysł może być wcale nie nowy. Pewnie państwo ze świata nauki poprawicie mnie, jeśli się mylę, ale zdarzają się przypadki odwoływania publikacji naukowych, bo się okazało, że gdzieś jest coś innego, bardzo podobne, powtarzające się rozwiązania. Bo dzisiaj w dobie wysoce konkurencyjnej gospodarki dość trudno jest wymyślić naprawdę coś nowego, coś takiego, co będzie przełomem realnym, a nie ulepszeniem. Naturalnie ulepszenie też jest dobrym sposobem. Japończycy mają taką kulturę, że ulepszają do 100% satysfakcji. Nam trochę tego brakuje. A jeśli innowacyjność w Polsce może stanowić ryzyko, to pytanie, czy odwrócę moją wcześniejszą tezę, czy my chcemy ryzykować? Czy musimy? No właśnie, czy jesteśmy na to skazani? Musimy sobie uświadomić jeszcze parę innych spraw, bo tutaj pan profesor, pani prezes Fedorczuk powiedziała kilka kwestii i teraz uporządkujmy. To nie jest tak, że popularyzacja czy wprowadzanie innowacji odbywa się w jakiejś abstrakcji od reszty społeczeństwa. Każda tego typu inicjatywa, taką jaka jest Platforma, bo faktycznie ona pierwszą nie jest, popularyzuje innowacje. Do momentu, kiedy my w społeczeństwie nie wywołamy swoistej mody na innowacje, tym samym nie będzie takiego feedbacku na przedsiębiorców, na potrzeby biznesu, na to, żeby coś wprowadzać. Bo coś, żeby stało się sukcesem, najpierw musi być dobre, a żeby było dobre, wpierw musi być modne. Taka jest trochę logika, więc od tego trzeba by było zacząć, więc gorące brawa za tego typu inicjatywy, oby ich było więcej i oby jak największa rzesza użytkowników tej platformy się tam na niej logowała. Inną kwestią jest ryzyko, które niesie ze sobą innowacja. No to jest jak gdyby to jest synonim innowacji i ryzyka i tego nikt nie zmieni, oby nikt nie próbował nawet zmieniać. Troszeczkę to ryzyko znajduje odzwierciedlenie negatywne w sposobie finansowania innowacji. I ja nie mówię tutaj o tym finansowaniu grantowym, czyli dotacyjnym, tylko o finansowaniu poprzez instytucje finansowe, które dłużnie finansując pewne przedsięwzięcia, oczekują gwarancji stopy zwrotu na określonym poziomie. No i tu się koło zamyka, bo jeśli ktoś dostanie jakąś gwarancję, czyli trzeba pochwalić się historią danego pomysłu, jak dany pomysł ma historię, nie jest innowacją i tak dalej. Więc większa otwartość tego bezpiecznego systemu, bo wszyscy obserwujemy, że faktycznie system na przykład bankowy w Polsce jest bardzo bezpieczny z punktu widzenia makroekonomii, ale to wcale nie musi oznaczać tego, że wychodzenie w częściowo ryzykowne przedsięwzięcia może skończyć się tragedią dla jakiejś dużej grupy kapitałowej, finansowej. To, co pan profesor powiedział, często mali inwestorzy są ci, którzy zgromadzili oszczędności własnego życia, które są liczone powiedzmy w dziesiątkach czy setkach tysięcy złotych, są dużo skuteczniejszymi inwestorami w innowacje niż te duże korporacje, które postanawiają jednak mimo wszystko angażować się bezpieczniej, ale przy swoim stałym zysku. No, ciśnie się tutaj na usta proste porównanie. Jeśli
ktoś chce mieć pewny, ale niewielki przychód, to lokata bankowa. I jeśli ktoś chce zaryzykować i być może kiedyś dwa z tych przysłowiowych 10 projektów wyciągnąć z 500-procentowym zyskiem, to wtedy jest to bądź inwestycja w rynki kapitałowe, bądź typowo gra na giełdzie, bądź w inny sposób. Naprawdę każdy ma wybór. Zachęcajmy do tego, żeby ludzie mocniej w Polsce ryzykowali. Panie profesorze, poproszę pana o odniesienie się do tych słów. To jest dokładnie to. Ja też tak uważam. To znaczy w Polsce z jednej strony biznesmeni z jednej strony są nieinnowacyjni, tak? W szczególności jak mówimy o małych i średnich przedsiębiorstwach, ale na całym świecie to jest tak, że takie główne, prawda, i przełomowe innowacje to są robione w wielkich koncernach, tak? No tutaj iPhone, iPad i wszystkie te, to nie były robione w żadnej małej i średniej firmie, bo tylko te wielkie firmy stać na wypromowanie takiego czegoś na skalę światową. A z drugiej strony to mamy do czynienia na świecie z taką sytuacją, że mamy najbardziej innowacyjne pomysły powstające bardzo na dole i w maleńkich firmach, mikrofirmach i tak dalej, tylko ich rozwój biznesowy polega na wykupieniu ich całej tej firmy razem z ich pomysłem i wszystkimi własnością intelektualną przez tą wielką firmę, która następnie to integruje ze swoimi produktami i to już jest ich produkt, tak, w tym momencie. Pamiętajmy, że każda firma kiedyś była mała i nawet ten przysłowiowy Apple też powstał z garażu. Natomiast oczywiście teraz powstawać w warunkach garażowych jest znacznie trudniej niż wtedy. Natomiast ja chciałam się odnieść tutaj do przedsiębiorców, ponieważ dosyć zanim zabraliśmy się za robienie takiej platformy, dosyć solidnie się do tego przygotowaliśmy. Zrobiliśmy dużo różnych ciekawych badań, przeczytaliśmy dostępną literaturę i posłuchaliśmy wiele osób, które tym tematem się zajmują. I okazuje się, że oprócz tutaj jeszcze banków, oprócz indywidualnych inwestorów, którzy chcą inwestować w projekty, są też cała rzesza przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność właśnie MŚP. I teraz tutaj jest problem bardziej taki, że te przedsiębiorstwa bardziej gonią za comiesięcznymi przepływami, comiesięcznymi płatnościami, aniżeli za tym, żeby zainwestować część swoich pieniędzy w naukę. Co nie znaczy, że nie mają takich potrzeb. Co nie znaczy też, że nauka nie chciałaby swoich projektów lokalizować w biznesie. I tam też je testować. Właśnie nauka natomiast chce swoje projekty lokalizować w biznesie, czy biznes deklaratywnie. Czy to drugą stronę działa? Jak to wygląda? Jeżeli mogę, to myślę, to jest, jak już wchodzimy w te kluczowe aspekty, no bo rzeczywiście nie da się tego ukryć, że Polska stoi tymi mikro przedsiębiorstwami i małymi przedsiębiorstwami i tak naprawdę rzeczywiście tutaj nie ma co liczyć, że te przedsiębiorstwa nagle wyłożą nieprawdopodobne pieniądze na to, żeby kupić coś gotowego i nagle zmienić swój profil produkcyjny. Natomiast jak najbardziej jest możliwa współpraca na zasadzie takiej, że naukowcy wytworzyli myśl jakąś formę unowocześnienia, poprawienia tego, czym dana firma potencjalnie może być zainteresowana w procesie produkcyjnym czy usługowym i następnie uczelnia w formie licencji udziela tej firmie możliwość korzystania z tego. Firma wówczas nie ponosi praktycznie żadnych początkowych inwestycji, natomiast może z tego korzystać, może na tej bazie osiągać dochody, no i zysk jest po obu stronach, wszyscy są zadowoleni. To jest ten rodzaj transferu technologii, transferu wiedzy, który wyobrażam sobie, że w Polsce może funkcjonować, on zaczyna funkcjonować. Oczywiście ta platforma, ja rzeczywiście jej nie testowałem, natomiast no już wiem, że ona w jakiś sposób wyróżnia się na tle innych platform, ale jest jedną z tych, które oferują to połączenie naukowców z biznesem. Jeżeli mogę odwołać do takiej małej anegdoty, to właśnie będąc w Dolinie Krzemowej na spotkaniu z jednym z przedstawicieli Venture Capital, on opowiadał o tym, jak to się tam właśnie odbywa, to wielkie finansowanie i tym podobne rzeczy. I zapytano go, padło zasadnicze pytanie z sali, jaką odnotował w życiu największą porażkę albo największą pomyłkę, tak? No i on stwierdził, że pojawili się w pewnym momencie u niego panowie, którzy chcieli pieniądze na taką dziwną aplikację o nazwie Facebook. No i on się nie zgodził, tak? I teraz mówi oczywiście, no, że odbiera to jako swoją porażkę, ale nie to jest kluczowe w tej mojej historyjce. On jakby jednym tchem powiedział, że nie ma do siebie pretensji, że taką decyzję podjął, ponieważ w tym czasie takich Facebooków do niego się 10 zgłosiło.
i te pozostałe 9 się nie powiodło. Skończyło się klapą. To, że akurat ten jeden wiemy, jak skończył, czy jak wspaniale trwa, no to jest zbieg bardzo wielu, nie powiem, że okoliczności, ale bardzo wielu trendów światowych, być może designu, być może zespołu badawczego, zespołu, który tworzył to oprogramowanie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wiele jest tych zmiennych i myślę tak samo w przypadku tych platform, które u nas powstają. Także to trudno jest tutaj powiedzieć. Za chwilę pani prezes, pani przewodnicząca jeszcze najpierw. Jeszcze dla uporządkowania. Przez ostatnie 2 lata współpracowaliśmy z Instytutem Zachodnim w ramach projektów, w ramach których zaprosiliśmy naukowców do współpracy z biznesem. 170 osób z tytułem naukowym z Wielkopolski. Z tego zgłosiło się ponad 50 osób, które zechciały trafić do naszych przedsiębiorców. I okazuje się, że kiedy pytaliśmy po stażach właśnie tych naukowców w naszym biznesie, czy jest ta współpraca, o którą pytał pan redaktor. Zdecydowane głosy pojawiały się takie, że człowiek z człowiekiem, naukowiec z przedsiębiorcą, super, bardzo szybko, bardzo sprawnie, otwarta procedura i gotowość do negocjacji każdego kroku. Firma, zwłaszcza mała, średnia z uczelnią naukową czy z instytutem naukowym, ma duży kłopot. Ja oczywiście nie wypominam, bo mam świadomość jakby potencjału pomiędzy kilkuosobową firmą a uczelniami czy jednostkami naukowymi. Ale zwróćmy też uwagę na to, gdzie są pieniądze. Jeżeli instytut, który ma w miarę stałe finansowanie, w miarę stałą możliwość pracy z naukowcami, przełożymy to na freelanców, bo tak to można by ująć, naukowców w biznesie, naukowców, którzy pracują na rzecz biznesu, to tu jest duży problem finansowania, niestabilności finansowania, jeżeli ktoś idzie ścieżką indywidualnej pracy. Podobają mi się zmiany w funduszach unijnych, które powinny iść vouchery za osobami, które mają pomysły i potrafią je przekuć w biznes. I tu upatruję szansę, że właśnie platforma może mieć większe zaplecze tych freelancerów, naukowców. Pan doktor chciał się do którejś z kwestii poruszonych przed chwilą odnieść. Tak, bo była mowa o sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, który w Polsce jest bardzo ważnym oczywiście sektorem gospodarki. Natomiast na jedną rzecz warto zwrócić moim zdaniem uwagę, że jak pokazują badania dotyczące wykorzystywania różnych technologii internetowych w gospodarce, ale też na przykład w marketingu internetowym, to zaufanie małych i średnich przedsiębiorstw do tego typu narzędzi i wykorzystywanie ich w swojej działalności jest na bardzo niskim poziomie. Że jeżeli chodzi oczywiście o stosowanie tych podstawowych narzędzi typu mail czy strona internetowa, to takie działania są podejmowane. Natomiast wszystko, co jest w większym stopniu zaawansowane i wymaga jakiegoś większego obycia z internetem, w prowadzeniu właśnie małych i średnich przedsiębiorstw gdzieś tam na dalszym, jeśli nie ostatnim miejscu się znajduje. Dlatego tutaj tak mi się wydaje, że jeżeli by małe i średnie przedsiębiorstwa chcieć tego typu platformami zainteresować, to konieczne byłoby też chyba w jakimś sensie pokazanie pewnych korzyści, które dla nich konkretnie mogą być tutaj istotne. I tutaj tak jakby odnosząc to też do tego, o czym pan profesor wcześniej mówił, o tym zaufaniu, bo wspominał pan o zaufaniu naukowca do biznesu, ale moim zdaniem chyba też trzeba mówić o zaufaniu w drugą stronę, zaufaniu biznesu do naukowca, który i przekonaniu o tym, że te oferty właśnie w przypadku tych szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, że oferty proponowane przez naukę nie będą fiaskiem, nie będą czymś, co jest chybionym strzałem, tylko faktycznie będą mogły być zrealizowane. Za chwilę pan profesor, pani prezes. One mogą być, moim zdaniem, takie oferty czy ta współpraca, ona może zaistnieć tylko wtedy, gdy istnieje informacja czy wiedza na ten temat, jakie zapotrzebowanie ma przedsiębiorstwo, a jakie możliwości ma w danym obszarze, na danej uczelni, zespół czy naukowcy, którzy tam pracują. Z badań wynika, że ponad 40% osób, które zapytaliśmy, a była to próba duża, deklaruje, że chciałaby coś robić, ale nie wie, co by mogła zrobić, żeby móc uczestniczyć jakby po tej ciemnej stronie mocy. I odwrotnie. Nie tylko co, tylko również jak. Również jak, tak. Natomiast jakby ta pierwsza informacja
co i czy. A następnie już to jak, pewnie w czasie tej pracy można sobie na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast deklaratywnie tak, ale jednak moim zdaniem przedsiębiorcy nie do końca poszukują. I tak samo naukowcy też się nie zgłaszają, ani też sami ze swojej strony nie poszukują. W związku z tym wszelkie narzędzia moim zdaniem, nie tylko platformy, ale wszelkie narzędzia, które by dostarczyły tą informację, mają szansę zainicjować tą współpracę. Pan profesor, najpierw za chwilę pan profesor. Nie specjalnie. Dlatego, że my cały czas tutaj rozmawiamy tak, jakbyśmy mieli model dwuwarstwowy. Nauka, biznes. W tytule tej debaty jest współpraca między nauką a biznesem. I to jest błąd. Dlatego, że właściwy model jest trójstopniowy. Nauka, innowacyjność, biznes. Uważanie, że nauka ma być odpowiedzialna za innowacyjność, jest nieporozumieniem. Dlatego, że nauka jest od odkrywania nowości, a nie od wdrażania nowości relatywnych do przedsiębiorstw. Jeśli mamy to małe i średnie przedsiębiorstwo, to w ogóle to jest kategoria z byłej epoki, powiedziałbym, bo to nic nie znaczy, tak? Mianowicie małe przedsiębiorstwo to jest fryzjer i małe przedsiębiorstwo to jest, nie wiem, tam ktoś, kto ma warsztat samochodowy i małe przedsiębiorstwo to jest architekt, który pracuje, prawda, nie wiem, dla Australijczyków i kogoś jeszcze, tak? I wyłącznie przez internet. Więc kategoria mały nic nie znaczy. To w ogóle nie jest ta kategoria, według której możemy to poklasyfikować. Tak? Jeśli fryzjer przyjdzie do naukowca i powie mu, panie, chciałbym, żeby pan mi coś innowacyjnego zrobił, no to nie ma rozmowy na ten temat, tak? Bo niby co. Tak? Natomiast jeśli to jest zaawansowany technolog, który wymyślił coś, prawda, może drobnego, ale co jest stosowane w każdym układzie scalonym na świecie, tak? No to wtedy ta rozmowa jest absolutnie zupełnie inna. Panie profesorze? I tu jeśli mogę powiedzieć tylko, w Polsce nie ma innowacyjności i nie będzie innowacyjności tak długo, jak będziemy myśleć w kategoriach dwuwarstwowych. Tak? Przychodzi biznesmen do naukowca i mówi, co byśmy mógł u mnie wdrożyć. Tak? Naukowiec mówi nic. Tak? Wszystko to, co ja robię, jest powyżej twoich możliwości inwestycyjnych i technologicznych, innych i tak dalej. A wszystko to, czego potrzebujesz, nie jest nauką i ja się tym nie będę zajmował. Dlatego jest potrzebny ten poziom innowatorów, którzy są nie naukowcami zatrudnionymi na uczelniach, w szczególności państwowych i tak dalej, tylko są naszymi wychowankami, którzy mają podejście systemowe, a nie specjalizacyjne, bo pani profesor kształci biologów, ja kształcę informatyków i tak dalej. Tak? W związku z tym oni muszą na tym poziomie średnim utworzyć zespół, bo biznes jest zainteresowany rozwiązaniem, a nie probówką, w której się tam coś dzieje takiego czy innego, tak? Czy jednym kawałkiem oprogramowania. Więc my mamy tu problemy systemowe, bez rozwiązania których, no szczerze mówiąc, nie dokonamy postępu w tym zakresie. Te rzeczy myślę, że nie stoją w sprzeczności z sobą. To znaczy nauka tak, ma inne funkcje niż wdrożenia technologii. Natomiast na razie jeszcze nie mamy tego obszaru innowatorów, czy też tych osób, które są w stanie to realizować. Ja jestem też gorącą zwolenniczką zespołów interdyscyplinarnych, które nie tylko na poziomie uczelni wyższych, ale już dużo wcześniej powinny funkcjonować w codziennym życiu, w codziennych projektach, w codziennej edukacji właśnie jeszcze tej K12. I myślę też, że tylko w ten sposób jesteśmy w stanie wynik naukowy, czy bo tych wyników może być wiele, a tylko jeden może być tak naprawdę innowacją, a ta innowacja jakby sukcesem, jakby takim konkretnym rynkowym. W związku z tym tych rzeczy musi się dziać bardzo dużo, żeby na końcu drogi coś zdarzyło się spektakularnego. Panie prezesie, za chwilę pani. Musimy pamiętać o jednej rzeczy, bo faktycznie zawsze nauka produkowała, produkuje i oby produkowała dużo więcej gotowych rozwiązań dla biznesu, niż biznes rzeczywiście potrzebuje. No, biznes musi mieć w czym wybierać. Ale to jednak biznes musi troszeczkę stymulować potrzeby rynku.
Bo gdyby większość populacji decydowała o szybkości rozwoju technologii telefonów komórkowych, to dzisiaj bylibyśmy pewnie na etapie wprowadzania wyświetlacza polichromatycznego. Jednak jest dużo szybciej. Czyli to biznes troszeczkę stymuluje, zachęca zachłannych użytkowników, którzy chcą mieć cały czas nowe technologie w ręce, do tego, żeby częściej te telefony wymieniały, a tym samym, żeby w ogóle ten rewolwing technologiczny następował bardzo szybko. Jeśli cofniemy się nie tak daleko, ale 10-12 lat do historii i spojrzymy, jakie wtedy technologie były wprowadzane, że wtedy raczkowało Wi-Fi, bez którego dzisiaj sobie nie wyobrażamy w ogóle życia, kiedy pamiętam sprzeczne dosyć opinie ze strony świata nauki i również ze strony troszeczkę świata biznesu. Po dziś dzień niestety trochę jest tak, że te dwa światy to są dwa równoległe światy, które mają pewien kłopot z komunikacją wzajemną, czyli wymianą ze strony świata nauki, podaniem na tacy w czytelnym języku to, co się wyprodukowało, a ze strony biznesu rzeczywiście zgłoszenie realnego zapotrzebowania. Nie chcę, broń Boże, krytykować przedsiębiorców, ale po dziś dzień bywa tak, że przedsiębiorcy, przychodząc do instytucji, która na przykład jest dysponentem środków publicznych, zadają takie pytanie: a na co ja mogę dostać pieniądze? Więc z drugiej strony my zawsze odpowiadamy, mówimy, no nie, no to jest pytanie trochę nie fair. To jest pytanie, a na co potrzebujesz? A dopiero jak powiesz, na co potrzebujesz, to my dopasujemy, co i kiedy można ewentualnie dostać. Dlatego komunikacja tu jest pomiędzy tymi dwoma światami bardzo, bardzo ważna. To pokazują historie klastrów kilkunastu czy kilkudziesięciu wielkopolskich, innych inicjatyw takich kooperacyjnych. Starajmy się naprawdę to zmienić. Platforma próbuje. Czy się udałoby? Tak. Odnosząc jeszcze, komentując pana profesora i uzupełnienie pana prezesa, w 100% racja panów polega na tym, że my mamy, mówimy o zapotrzebowaniu ze strony biznesu, nie rozróżniając, czy nie patrząc trochę bliżej na to, jak ten biznes wygląda, bo jeżeli Bank Pekao realizuje badanie ogólnopolskie, z którego wynika, że sektor MŚP ma niewiele, ponad połowa sektora ma stronę internetową, no to na miły Bóg ta druga połowa, mniejsza połowa nie zajrzy na stronę, skoro nie wpadli na to, że można komunikować się za pomocą internetu. Bo być może nie potrzebują, ale jeśli być może nie potrzebują, to znaczy, że to nie jest ten poziom operacyjny, który, że to jest ten poziom, który sobie po prostu trwa i zarabia na ZUS, a nie ten poziom, który będzie motorem rozwoju gospodarki w skali światowej. Z drugiej strony osoby, firmy, które są, powiedziałabym w skrócie myślowym, ale młode i dynamiczne, szukają, szperają i myślę, że to jest narzędzie dla tej grupy, bo ona, wpuściliśmy 50 osób i moment styku był taki. Naukowiec mówił, to ja mam mówić sprzedażowo. Dlaczego? Ja mam pomysł, przecież ja nie muszę się sprzedawać. Mój pomysł sprzedaje się sam. Jest tak doskonały, że on komunikuje sam za siebie. A przedsiębiorca mówi, no dobrze, pomysł jest fajny, ale co ja z tego mam, jak ja mam to zrobić? Brakuje właśnie dokładnie tego poziomu, o którym pan profesor wspomniał. Kto i w jaki sposób i w jakiej procedurze będzie rozwijał projekty, wiedząc, że część z nich nie przejdzie, ale ta część, która wyjdzie, będzie naprawdę ciągnęła naszą gospodarkę. Pytanie, czy musimy mieć zmianę generacji w biznesie, bo być może generacja, która zakładała biznesy 20 lat temu, żyje w trochę innych potrzebach rynkowych i oni mają pewne inne przyzwyczajenia, nie są innowatorami z natury. Być może młodzi ludzie potrzebują wsparcia takiego, żeby się poczuli pewnie w tym biznesie i żeby z odwagą mogli sięgać po ryzykowne narzędzia i ryzykowne rozwiązania. Zmiana pokoleń, zmiana generacji, zmiana technologii, co jest tutaj kluczem do sukcesu? Znaczy mi się wydaje, że to, o czym pan wspominał przed chwilą, czyli kwestia komunikacji pomiędzy dwiema stronami, czy też kilkoma stronami, o których mówimy, bariery komunikacyjne, tutaj chyba tak naprawdę jest klucz do sukcesu, jeżeli tę komunikację usprawnimy. Natomiast ja zastanawiam się nad tym, czy tym sposobem usprawniania komunikacji jest tworzenie tylko i wyłącznie rozwiązań
komunikacyjnych i technologicznych, które taką komunikacją by zarządzały. Jeżeli jest w materiałach różnych dotyczących całej platformy, bardzo często pojawia się to sformułowanie o tworzeniu networkingu, czyli tworzeniu pewnych sieci, które mają na celu właśnie ułatwianie przepływu informacji, ale też przepływu jakichś innych dóbr. Ja się zastanawiam, na ile da się stworzyć taką sieć od podstaw. Bo chyba wracając do tego, od czego zaczęliśmy, przepływ informacji, przepływ współpracy, który ostatecznie będzie wytwarzał pewne relacje pomiędzy różnymi partnerami, nie jest umiejscowiony w próżni społecznej. Tam oddziałują bardzo istotne informacje, bardzo istotne czynniki, takie jak chociażby wspomniane zaufanie. Nie wiem, bo nie wgłębiałem się jakoś za bardzo w platformę, natomiast zastanawiałem się na przykład, na ile tam są również obecne takie kwestie jak rekomendacje od innych osób, które już współpracowały, czy to z danym naukowcem, czy z daną firmą, to jest jedna rzecz. Czyli tak jakby uogólniając, jeżeli mielibyśmy mówić o sukcesie, jak najbardziej sukcesem, wstępem do sukcesu jest zarządzanie komunikacją, ale komunikacją chyba nie tylko i wyłącznie na poziomie technologicznym. Absolutnie nie, dlatego tak jak już we wstępie powiedziałam, platforma jest tylko i wyłącznie, tak, ona może przejąć częściową komunikację lub rozpocząć ją, a następnie powrócić do niej. Ona może pełnić tylko niektóre role, które nigdy nam nie zrekompensują innych działań. Dlatego też my tworzyliśmy tą społeczność od samego początku, od zera. Od każdego jednego użytkownika zdobyliśmy. Ale nie odbyło się to w ten sposób, że powiedzieliśmy, że jest taka platforma i z chęcią każdy na nią wszedł. Tylko skomunikowaliśmy się z wieloma partnerami, którzy dysponowali różnym potencjałem, właśnie potencjałem przedsiębiorstw, z klastrami, z ośrodkami transferu technologii, z osobami, które mają szeroką wiedzę na ten temat i które angażują się w rozwój takich społeczności. I zaczęliśmy, że tak powiem, drążyć tą skałę. I na tej platformie musi siedzieć naprawdę wiele. Tam musi być wiele możliwości, z których różne osoby jednocześnie, w tym samym czasie, ale też po sobie będą korzystać i będzie dochodziło do jakichś styków, które albo spowodują rozpoczęcie tej współpracy, albo nie. Bo tak naprawdę, jeżeli w ogóle jakoś historycznie obserwujemy rozwój różnych platform i aplikacji internetowych, niekoniecznie tych skoncentrowanych na temacie, o którym dzisiaj mówimy, to tam paradoks polega na tym, że rozwój nie jest zależny od mnogości możliwości, które te Dokładnie. Platformy oferują, tylko raczej na tym, jakie są możliwości korzystania z pewnych kontaktów, sieci społecznych, które już na przykład wcześniej istniały. Czyli sprowadzając to chociażby do przysłowiowego Facebooka, jego sukces nie polega na tym, że on oferuje nie wiadomo jak rozbudowane możliwości technologiczne, tylko raczej wynika z tego, że tam są ludzie, z którymi będę miał co robić, więc tak naprawdę chyba przenosząc tę logikę tutaj by było podobnie. Pan profesor, pan prezes i powoli musimy kończyć. To ja mam taką obserwację, mianowicie socjologiczną tym razem. Mianowicie nie możemy abstrahować od kraju, w którym żyjemy i od społeczeństwa, w którym żyjemy. W Polsce jest 38 milionów Polaków i 13 milionów ludzi, którzy są wykluczeni cyfrowo. I z tych 13 milionów wykluczonych cyfrowo, połowa mówi, że nie ma problemu ani technicznego, ani ekonomicznego, żeby mieć dostęp do internetu, tylko po prostu nie uważa tego za właściwe, bo nic w tym internecie dla siebie nie znajduje. I my mamy w Polsce 2 miliony aktywnych małych i średnich przedsiębiorstw, tak? No ja akurat nie wiem, czy akurat połowa nie ma strony internetowej, czy trochę więcej, ale mniej więcej, no to jest milion, tak? To jest milion. To on się do pewnego stopnia pokrywa z tymi milionami wykluczonymi, bo to nie są sami emeryci i ktoś tam jeszcze, mieszkający jeszcze w jakichś wioskach, do których internet nie dociera i tak dalej. Tylko to są ludzie żyjący między nami w dużych miastach. Tak? I problem polega na tym, że
innowacyjność nie może, innowacyjności są te dwa główne rodzaje. Jeden o charakterze przełomowym, taki, który, o którym mówi cały świat, a drugi o charakterze inkrementacyjnym. Z gospodarczego punktu widzenia ten drugi jest znacznie ważniejszy, bo prawdopodobieństwo czy ryzyko, że my z Polski wypromujemy jakiś nowy Facebook albo Google albo coś, tak, to jest bardzo małe. A jak w Polsce jest 2 miliony nieinnowacyjnych przedsiębiorstw, bo one żadnej innowacji nie wdrożyły od niepamiętnych czasów, to naszym programem narodowym powinno być, żeby 10% z nich, czyli 200 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw stało się innowacyjne, bo jakąś imitacyjną innowacje wdrożyły, która by im pomogła lepiej robić biznes, tak? Przepraszam, ale myślę też, panie profesorze, że naszym programem narodowym, bardzo spodobało mi się to określenie, tak? Ta nazwa, tak? Powinno być również edukowanie właśnie studentów, zwłaszcza studentów kierunków tak. właśnie uniwersyteckich, czyli uczenia ich kreatywności, myślenia przedsiębiorczego i myślę, że platforma to młodym ludziom, to co powiedziała pani prezes, tak? Młodym ludziom z pomysłami, tymi pierwszymi pomysłami oferuje. Jest niezmiernie po prostu przyjazny. Ale my właśnie kształcimy tak, że nasi studenci na wybranym kierunku jeden dzień spędzają na Uniwersytecie Adama Mickiewicza na fizyce, tak. drugi dzień spędzają na Politechnice na telekomunikacji i potem dwa dni spędzają u nas, jeden na informatyce, a drugi na ekonomii. I oni są kształceni jako przyszłych przedsiębiorców internetu rzeczy, o którym może być następny program, bo to jest za duże, żeby o tym powiedzieć, ale to jest kształcenie systemowe, kiedy jeden student pozyskuje wiedzę z czterech dziedzin po to, żeby był integratorem tego, a tym samym, żeby był interesujący dla przemysłu, bo jest w stanie pokazać rozwiązanie, a nie probówkę, w której coś tam ulgocze. Tak? Ale na naszym wydziale, panie profesorze, też już do rdzenia programowego wszedł przedmiot kreatywność i przedsiębiorczość, tak, i między innymi mam nadzieję, tak, że pani prezes nas nie zostawi, tak, platforma będzie no, tym narzędziem skutecznym w edukacji. Będziemy się przyglądać pani jeszcze na dla koniec. Studentów kwestia zaufania i osobistego spotkania tak. z przyszłym pracodawcą, inwestorem i ważne. Tak dalej. Powiem wręcz odwrotnie, nie jest aż tak istotna. Ja pamiętam w 97 roku przyjechał młody człowiek na konferencję o telepracy, mówi z Puszczy Białowieskiej programuję dla Intela. Stany pracują, ja odpoczywam, Stany idą spać, ja wstaję do pracy, ja zamykam komputer, Chiny wstają i patrzą na czym skończyliśmy programowanie, jadą dalej ze swoim planem. Młode pokolenie nie musi mieć uściśnięcia dłoni i wspólnego parzenia kawy, bo dla nich życie w sieci jest pewną... naturalnym środowiskiem. Tak, oni mają swój kod, dokładnie. Po którym rozpoznają, czy zaufać inwestorowi, i kwestia, czy nie. No kwestia wiarygodności i zaufania jest zupełnie w innych kategoriach postrzegana, aniżeli w tradycyjnym życiu tak, gospodarczym. Tak, tak. Ja też zgadzam się całkowicie. Jeszcze chciałem podkreślić jedną rzecz. To właśnie kwestia mody na innowacje. Wśród studentów, tak. wśród przedsiębiorców, wśród dzieci 12-letnich, 17-letnich. Tak. My musimy budować to społeczeństwo tak, które potrzebowało, chciało mieć innowacje, żebyśmy się wszyscy z tych innowacji cieszyli, bo te innowacje de facto są. One nas otaczają. Są nasze, wielkopolskie, polskie. Z drugiej strony nie popadajmy też w taką euforię krytycyzmu, to znaczy, że wszystko jest negatywne i tak dalej. Aż z drugiej strony starajmy się, żeby dzisiejszy temat, czyli między nauką a biznesem, to nie był temat między ustami a brzegiem pucharu, czyli tak trochę chciałbym, ale boję się. Czyli krótko mówiąc, czekamy tak naprawdę na kolejne pomysły, kolejnego Facebooka być może, którego bazą będzie Polska. I nowych albo młodych ludzi. Jeśli mój 5-letni syn szybciej opanował iPhone'a niż ja, to myślę, że jesteśmy w dobrym kierunku. Ja bym powiedział, że tych pomysłów też tak aż do końca nie brakuje, tylko czasami są jeszcze jakieś różne bariery innej natury, czy to instytucjonalnej, czy prawnej, które gdzieś tam po drodze przeszkadzają. Ja jestem przekonany, że no, skoro już tak o różnych uczelniach wspomnieliśmy, ja wiem, że na Politechnice jest tego potencjału całkiem sporo, tylko często jest problem z tym, żeby go odpowiednio
móc, potrafić i, no i chcieć skanalizować w kierunku przedsiębiorstw. Natomiast no to, to nie jest tak, że to są może te próbówki, o których pan profesor wspomniał. Często tam są ciekawe rozwiązania, często nawet jest bardzo dużo współpracy z firmami, tylko ona odbywa się tak troszkę po zamknięciu drzwi laboratorium już na kanwie bardziej prywatnej, a fajnie by było, gdyby to rzeczywiście oficjalną drogą się odbywało. To myślę, że dla obu stron byłoby to z dużym pożytkiem. Kończymy optymistycznie. Tym optymizmem chcemy państwa zarażać. Oczywiście dziękuję za uwagę. Moimi gośćmi byli wiceprezes Investin, firmy, która przygotowała platformę Milestone Hero, Magdalena Jackowska-Rejman. Dziękuję za rozmowę. Profesor Marlena Lębicz, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza, członek grupy testującej. Dziękuję. Świadomy członek. Anna Fedorczuk, przewodnicząca zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych. Dziękuję za rozmowę. Profesor Wojciech Celary, kierownik Katedry Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego. Dziękuję. Doktor Marek Miądowicz, dyrektor Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii Politechnika Poznańska. Dr Łukasz Rogowski, socjolog internetu Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Jarosław Nowak, zastępca prezesa Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dziękuję raz jeszcze za rozmowę i przypominam raz jeszcze także, że kontynuacją dzisiejszej debaty będzie sympozjum naukowe Milestone Hero, narzędzia IT między nauką a biznesem. Sympozjum odbędzie się 5 czerwca o godzinie 14 w budynku Concordia Design przy ulicy Zwierzynieckiej 3.